Dzień dobry Państwu, Rafał Palacz, witam i zapraszam na najnowszy serwis informacyjny Telewizji Wałbrzych. Władze Wałbrzycha, Sztab na Zdroju i okolicznych gmin sprawdzają stan drzew. To efekt nieszczęśliwego wypadku, do którego doszło w minioną sobotę w Parku Zdrojowym w Sztabnie Zdroju, gdzie drzewo zabiło 4-letnią dziewczynkę. 4 lata temu, również w uzdrowisku, drzewo upadło na przejeżdżający ulicą kolejową samochód. Wówczas, na szczęście, kierowcy nic się nie stało. Dziś pytamy, jaki jest stan drzewostanu w regionie i czy można było uniknąć tragedii w uzdrowisku. Sprawdzanie stanu drzew to pokłosie tragedii, do jakiej doszło w Szczawieńskim Parku, gdy drzewo upadło na 4-letnią dziewczynkę, dziecko zginęło na miejscu. Śledztwo prowadzi prokuratura, która sprawdza m.in. dokumentacje dotyczące drzewostanu, a także czy decyzja o wycięciu drzewa, którą podjęto zaraz po tragedii, nie została podjęta zbyt wcześnie. W toku śledztwa będziemy również badać okoliczności podjętej na miejscu zdarzenia decyzji o wycięciu pozostałości drzewa. Oczywiście także pod kątem tego, czy zachowanie to nie utrudni prowadzonego postępowania. Sprawdzany jest też stan drzewostanu m.in. w Wałbrzychu. Jest opracowany plan sanacji tych drzew na obszarze całego miasta. Ten plan jest realizowany w porozumieniu z Lasami Państwowymi, ale jednocześnie jest realizowany zgodnie z przygotowanymi merytorycznymi kryteriami, którymi kieruje się Miejski Zakład Usług Komunalnych, który na zlecenie miasta wykonuje ten proces sanacji drzew. Staramy się aktywnie do tego podchodzić. Mówię tu o stan zadrzewienia i stan drzew w parkach, 4 parkach miejskich. I myślę, że ta aktywność z naszej strony była i jest bardzo duża. Stan drzew sprawdzony został również w Książu. W Książu jest lepiej niż nawet gdzie indziej, dlatego że konserwator zabytków zawsze jak coś się chce robić, jakiś zakład chce robić coś na swoim terenie, to zawsze wpisuje w decyzji czy w zgodzie, że musi to być pod nadzorem inspektora do spraw chirurgii. Także w wielu przypadkach robione to jest prawidłowo. Z tym, że dynamika jest taka wśród starych drzew, że po roku to już się dużo zmienia. Jak zapewnia wiceburmistrz Szczawna Urszula Burek, stan drzew sprawdzany jest również w Szczawnie Zdroju. Rozpoczynamy kontrolę wszystkich drzew, które są na dzień dzisiejszy związane tymi elastycznymi wiązaniami, które powinny zapewnić odpowiednią statykę tych drzew i dynamikę ich. Stan drzew w Szczawnie Zdroju raczej nie jest najlepszy. Przypomnijmy, że 4 lata temu w Szczawnie drzewo upadło na przejeżdżający ulicą kolejową samochód. Kierowcy na szczęście wtedy nic się nie stało. Jaki jest więc stan drzew w Szczawnie? Na tym etapie, jakim w tej chwili się znajdujemy po tym nieszczęśliwym, tragicznym zdarzeniu, trudno wypowiadać się na temat, czy były dopatrzenia z naszej strony, czy niedopatrzenia, co było przyczyną. To jest przedmiotem postępowania właściwych służb i sądzę, że na tym etapie nie będziemy wypowiadać się co do zdarzeń, czy winy, czy przyczyn, ponieważ byłoby to przedwczesne. Odpowiednie służby prowadzą postępowanie, więc poczekajmy na rozstrzygnięcie. Dziś władze Szczawna nie chcą rozmawiać o tragedii i zasłaniają się prowadzonym przez prokuraturę śledztwem. O zabezpieczeniu drzew rozmawialiśmy m.in. z inspektorem nadzoru do spraw pielęgnacji i ochrony drzew Marią Suchenią. No ja oceniam negatywnie. Po prostu najczęściej prace polegają na ogławianiu drzew i podkrzesywaniu, czyli obcinaniu dolnych konarów u drzewa, co zakłóca statykę drzewa i później przenoszą się siły ciężkości do góry i drzewo takie jest niebezpieczne. Poza tym nikt nie nadzoruje prac drogowych. Przeważnie materiały budowlane składane są pod drzewa. Drzewa nie mają wtedy. Teren jest utwardzony, ugniatany, nie ma w ziemi tlenu i korzenie po prostu zamierają. Po latach nikt nie pamięta, że wykopy były przy samym drzewie, a nie jak powinny być minimum 2 metry od drzewa. I takich przykładów jest dużo, że my zapominamy po prostu jak sami szkodzimy tym roślinom dużym. Chirurgia drzew się zmieniła. Kiedyś były wiązania sztywne. One może bardziej zabezpieczały drzewa przed upadkiem czy rozłamaniem, ale znowu była
ingerencja w pień drzewa, co znowu w tkankę drzewa, co też jest infekcją grzybową i też doprowadzało właśnie do obumierania drzew. Teraz stosuje się opasy, zabezpieczenia linowe i czy typu elastyczne typu kobra, ale są to tylko zabezpieczenia zmniejszające zagrożenia. No bo drzewo nieraz waży 4 tony. No to jakie by musiała być, jaka by musiała być lina, żeby go utrzymać? Po prostu chodzi o to, żeby dawało znaki, żeby czyszczało, żeby na przykład konar jakiś zawiesił się na drzewie, a nie spod. Tu najczęściej do tego służą te zabezpieczenia. Zapytaliśmy też mieszkańców Szczawna-Zdroju, czy czują się bezpieczni w mieście. Pień drzew rośnie w jednej kupie. No i tak. Jedno drzewo tylko posiada korzenie, a pozostałe są tak doklejone tylko. I one się odrywają jedno od drugiego. Od tego zakorzenia. No, oni robią zabytek, nie? Tak. W tym bardziej, że jak ścieli to drzewo, to nawet widać, jakie dziury są od samej ziemi. Pani burmistrz mówi, że linkami było stalowymi spięte u góry. Normalnie linka była taka gumowa, bo trzymałem ją w ręce. No coś z tym drzewem musiało być, że się załamało i spadło. Akurat jeszcze tym bardziej na dziecko akurat jest. No ja co nie było, bo żeby była wichura jakaś, nawałnica, nie? No ale to raczej cicho. Przecież pan był, cicho było, nie? To było powiązane, tutaj też jest takie powiązane nad samą ulicą. Te linki pękną i tragedia jest. Strasznie to wyglądało, strasznie. Dużo bardzo jest do wycięcia drzew tutaj, bo zagrażają oczywiście komu? No bezpieczeństwo ludzi, tak samo jak ta dziewczynka zginęła, nie? Pan teraz pójdzie, zobaczy pan akację i też są na gumowej linii, nie tak jak mówią, że na stalowych linach, nie? Pan sobie przyjdzie, zobaczy, tak samo jak pan do tego szwedzkiego parku pójdzie, zobaczy pan, jak świerki są pochylone mocno, a to są bardzo mało korzenione drzewa, nie? Pomogli przypilnować te drzewa, kontrolować te drzewa, które są do wycięcia, które gniłe, żeby ich wyciąć, bo to grozi kalectwo ludziom. A ludzie tu dużo chodzi, w sanatorium, panie jeszcze przyjeżdżają, ludzie przyjezdne tu do Zdroju. I taki wypadek stał się, że coś strasznego. Na placu Grunwaldzkim pojawił się licznik informujący o długości cyklu świateł drogowych. Na razie miasto testuje go bezpłatnie. Jeśli się sprawdzi, kupi kilka takich urządzeń. Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta wprowadzenie podobnego systemu planuje na Piaskowej Górze i na Białym Kamieniu. Władze Wałbrzycha liczą, że dzięki licznikowi uda się poprawić płynność ruchu w mieście. Ta inicjatywa, ten pilotaż z naszej strony jest oceniany przez kierowców bardzo pozytywnie i będziemy w najbliższym czasie starali się zainstalować te liczniki wszędzie tam, gdzie to ma sens, na pozostałych układach sygnalizacyjnych w mieście. Bardzo dobrze została ten nasz test został przyjęty przez kierowców wałbrzyskich. Licznik może być zastosowany tylko tam, gdzie są stałe czasy przejazdu, a więc na starych sygnalizacjach świetlnych bez pętli indukcyjnej. Sygnalizacje z pętlą znajdują się już na skrzyżowaniach ulic De Gaulle'a i Wieniawskiego oraz Noworudzkiej i Świdnickiej. Tam są już zastosowane tak zwane inteligentne systemy sterowania sygnalizacją świetlną z zamontowanymi pętlami indukcyjnymi w podłożu, czyli w jezdni, oraz kamerami albo też układami pewnych tak zwanych radarów jezdnych. Sygnalizacja z pętlą indukcyjną liczy pojazdy i w zależności od ich liczby reguluje czas cyklu świateł. Wiemy już dzięki wizualizacjom i makiecie, jak będzie wyglądać przyszłe Centrum Kultury imienia Wałbrzyskich Górników, czyli popularny Giedek. Swoją wizję tego obiektu przedstawiła pracownia architektoniczna HS99. Przypomnijmy, że koszt projektu to 5 milionów złotych, a cała inwestycja ma zostać zrealizowana w ciągu 3 lat. Projekt ma zostać złożony wraz z pozwoleniem na budowę w pierwszym kwartale 2014 roku. Władze miasta uważają, że ma on duże szanse, jeśli jako jego beneficjent wystąpi nie Wałbrzych, lecz aglomeracja wałbrzyska. Projekt ten Centrum Kultury imienia Wałbrzyskich Górników zgłosiliśmy jako projekt nasz kluczowy do finansowania z programu Infrastruktura i Środowisko. Nie chcę państwa zanudzać szczegółami, bo to właściwie my się tym zajmujemy. Chodzi o to, że jest czas zgłaszania kluczowych projektów w różnych dziedzinach. Ten zgłosiliśmy jako projekt aglomeracyjny, kulturalny. Nie ma drugiego na obszarze 300-tysięcznej populacji aglomeracji wałbrzyskiej. Wybraliśmy z wszystkich różnych inicjatyw ten projekt jako kluczowy.
On jest warty około 100 milionów. Napisałem, podpisałem z panią skarbnik, że będę miał na wkład własny. To znaczy, że kolejny raz pokazujemy, jak bardzo jesteśmy zdeterminowani, żeby to zrobić. Jeśli chodzi o czas budowy, prezydent Wałbrzycha Roman Szałomej uważa, że skoro Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu z salą na 2000 miejsc ma zostać ukończone w ciągu 38 miesięcy, mimo zmiany wykonawcy, Wałbrzyskie Centrum Kultury powinno zostać wybudowane w ciągu 3 lat. To jest wykonalne, to jest kwestia raczej organizacji, mobilizacji, czyli koniec 14, czyli 15, 16, gdzieś w 17 roku przy dobrym scenariuszu to się powinno udać zrealizować. Prezydent uważa, że miasto nie poradzi sobie z wydatkiem 100 milionów złotych. Liczy na dużą dotację w wysokości 80 lub więcej procent dla jednego projektu kulturalnego aglomeracji wałbrzyskiej. Autorzy planu budowy chcą zainteresować unikalnym projektem, który będzie łączył muzykę, tradycje górnicze i wykorzystywał ukształtowanie terenu. Ukształtowanie Wałbrzycha jest przepiękne, jeśli chodzi o krajobraz. Natomiast nastręcza pewnych problemów komunikacyjnych. To właśnie walka z tymi problemami komunikacyjnymi poddała nam myśl, aby połączyć dwa poziomy miejskie, poziom Alei Wyzwolenia oraz poziom ulic Dmowskiego, Buczka, Drohobyckiej i dalej Słowackiego. Zależało nam na tym, aby ten budynek łączył, ale łączył nie tylko dwa poziomy miejskie, tylko łączył tradycję i nowoczesność. Jak mówią autorzy projektu, w nowoczesnym budynku oprócz tarasu widokowego na dachu i siedziby Filharmonii Sudeckiej będzie także sala orkiestry górniczej oraz sale prezentujące tradycje górnicze. Znajdzie się też miejsce dla innych instytucji kultury. W nowym Centrum Kultury ma znaleźć się sala koncertowa na 600 miejsc, sala kameralna na około 150-200 miejsc oraz foyer. Według autorów projektu powstaną także odpowiednie przestrzenie do pracy muzyków, a w części łączącej dawny Giedyk z częścią Filharmonii znajdą się sale prób orkiestry o wysokim standardzie. Do budynku będzie można wejść przez taras i od dołu, od Alei Wyzwolenia, gdzie powstanie nowy dziedziniec. Inwestycji towarzyszy również parking wielopoziomowy, zlokalizowany vis-a-vis gmachu starostwa powiatowego. I to jest parking na około 300 samochodów. Parking przewidziany jest także przy murze aresztu w okolicy ulicy Drohobyckiej i Buczka. Oba parkingi będą skomunikowane przejściami i tarasem widokowym. Autorzy projektu myślą nawet o przedłużeniu ulicy Buczka, jeśli znajdą się na to środki. A naprzeciwko byłego domu towarowego również mógłby według nich stać budynek, który zamykałby perspektywę ulicy Dmowskiego. Jedna osoba nie żyje, 24 ewakuowano. To tragiczny bilans wybuchu, do którego doszło w budynku przy ulicy Strachowickiej 9 w Wałbrzychu. Do tragedii doszło około 1 w nocy. Wybuch w mieszkaniu przy ulicy Strachowickiej 9 był tak silny, że uszkodził ściany działowe budynku, dach i okna. Jak twierdzi jeden z mieszkańców, obudził go wstrząs. Na razie nie jest znana przyczyna wybuchu. Około godziny 1 w nocy otrzymaliśmy informację, że przy ulicy Starachowickiej w Wałbrzychu w jednym z mieszkań doszło do eksplozji. Są to dwa budynki, właściwie przyległe do siebie. W jednym z tych budynków właśnie doszło do wybuchu. Właścicielem mieszkania, w którym doszło do zdarzenia, jest prawdopodobnie 23-letni mężczyzna, który zginął na miejscu. W wyniku tego wybuchu duże zniszczenia, jeżeli chodzi o wnętrze tego budynku. Działania straży w pierwszej fazie polegały na szybkim przeszukaniu i dotarciu do ewentualnych osób poszkodowanych. W trakcie tego przeszukania strażacy natknęli się na zwłoki jednej osoby. W pierwszej chwili nie było możliwości identyfikacji ze względu na silne obrażenia. Strażacy ewakuowali rodzinę z niemowlęciem, której wybuch uniemożliwił wyjście z mieszkania. Ewakuowano też prewencyjnie mieszkańców sąsiedniego budynku. W lokalu obok zlokalizowano zagrozowane drzwi. Strażacy szybko udrożnili dostęp. W mieszkaniu znajdowały się 3 osoby. Były to ojciec, matka i noworodek. Po dotarciu do nich już o własnych siłach opuścili ten lokal mieszkalny. Na szczęście żadnych obrażeń w wyniku tego zdarzenia nie odnieśli.
Ewakuowano z budynków 24 osoby, które umieszczono w ośrodku w Wałbrzychu do czasu zabezpieczenia jakby tego miejsca i zezwolenia już takiego stuprocentowego na powrót do mieszkania. W akcji uczestniczyło 7 jednostek Straży Pożarnej i specjalistyczna grupa pirotechniczna z Wrocławia, która bada, co było przyczyną wybuchu. Na razie wiadomo, że nie był to gaz i że w budynku mogły znajdować się materiały pirotechniczne. Prawdopodobnie naruszona została też konstrukcja budynku. Nie wiadomo, kiedy ewakuowani mieszkańcy będą mogli wrócić do swoich mieszkań. To były już wszystkie informacje, które dziś przygotowali dla Państwa dziennikarze i reporterzy telewizji Wałbrzych. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Prezenterkę uczesał salon fryzjerski René, Wałbrzych, Piłsudskiego 50. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.